Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji informatyki online w klasie 8. Dzisiaj będzie bardzo krótki film, ponieważ macie do wykonania tak naprawdę bardzo, bardzo krótkie zadanie. Temat kolorowa płaszczyzna znajduje się na stronie 130 w waszym podręczniku. Jeśli ktoś ma ochotę i chce sobie skrypt w Scratchu ułożyć według podręcznika, oczywiście on jest w waszym podręczniku właśnie na stronie 130. Słuchajcie, ja dzisiaj pracuję w trochę innym Scratchu, zresztą wy pewnie też, jeżeli pobraliście sobie tą najnowszą wersję w podręczniku. Skrypty są do starszego Scratcha, ale to nie ma takiego dużego znaczenia. Możemy równie dobrze pracować w tym nowym, tylko troszkę inne bloczki się tutaj pojawiają. Dlatego tak, w podręczniku jest starsza wersja, ja będę robiła film na nowszej wersji, żeby każdy mógł to zadanie wykonać, nieważne jaką wersję Scratcha ma na swoim komputerze. Dobrze, potrzebujemy dwóch duszków. Jednego duszka, tutaj akurat, przepraszam, w podręczniku jest mazak i niespodzianka, ja zostawiam sobie mojego duszka kota. No i jeszcze jednego duszka muszę wybrać, ale pamiętajcie, że ten drugi duszek musi mieć cztery jakieś różne kostiumy. Więc popatrzcie, ten duszek akurat ma dwa kostiumy, no trzeba znaleźć po prostu duszka, który ma cztery różne kostiumy. Tutaj akurat widać, że niektóre z tych duszków mają po prostu dwa kostiumy. Ale jakiegoś tutaj znajdziemy na pewno takiego, który takie cztery kostiumy posiada. No na przykład ten chyba widać, że ma. No ale obojętnie tutaj sobie, no nie będę szukać akurat tego mazaka, bo tutaj miał być mazak chyba i niespodzianka. Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. O, na przykład nasza syrenka ma cztery kostiumy, niech zostanie. Czyli będą dwa duszki, jeden będzie kot, druga syrenka. Na razie one są widoczne na ekranie, ale za chwilę zrobimy skrypty, kiedy po prostu tak, syrenka się schowa, a kot będzie szukał naszej syrenki na ekranie. Wiecie, na czym polega gra ciepło-zimno. Że szukamy i mówimy komuś ciepło-zimno, tak? No i w tym momencie on ma za zadanie znaleźć naszą syrenkę. Dobrze, no i teraz tak, kiedy kliknięto zieloną flagę, najpierw robimy skrypt dla pierwszego duszka, czyli dla kota. Pamiętajcie, że ten duszek ma być podświetlony. Jak teraz podświetliłam moją syrenkę, no to w tym momencie będziemy skrypt robić dla syrenki, ale robimy dla duszka. Czyli kiedy kliknięto zieloną flagę, ustaw rozmiar, uwaga, to w wyglądzie, ustaw rozmiar na i tutaj są procenty, oczywiście chodzi o rozmiar naszego duszka. Po prostu go zmniejszamy, będzie na 25%. I teraz uwaga, mamy ustaw rozmiar pisaka. Żeby mieć pisaki, to trzeba to w nowym, tym nowym Scratchu, trzeba sobie kliknąć dodaj nowe rozszerzenia i wybrać sobie pióro i wtedy pojawiają się nasze już nasze bloczki dotyczące pióra. I mamy ustawić rozmiar pisaka na, no to proszę bardzo, ustaw rozmiar pisaka na 5. Dobrze, i teraz tak, w wyglądzie mamy taki bloczek jak ukryj, no to używamy bloczka ukryj, no i teraz bierzemy sobie zawsze podnieś pisak, czyli musimy wziąć tutaj podnieś pisak, teraz bierzemy jeżeli i wrzucamy to do środka, jeżeli wciśnięty klawisz myszy. No tutaj w nowym Scratchu jest kliknięto myszką, tak? Nie ma wciśnięto klawisz myszy, jest kliknięto myszką. Idź do wskaźnik myszy. Idź do, tak? Idź do. No i tutaj musimy sobie wybrać wskaźnik myszy. I dalej pracujemy następująco. Ustaw kolor pisaka na, czyli znowu. Ustaw kolor pisaka na i teraz uwaga, odległość od niespodzianka. No to bierzemy sobie odległość od, nie wskaźnik myszy, tylko to będzie nasza mermaid. Tak, tylko tutaj musimy jeszcze podzielić przez 4, czyli zapomniałam o jednym wyrażeniu. Słuchajcie, podzielone przez 4. Czyli tak, ta odległość dzielona przez 4. Dobra, i teraz mamy przyłóż pisak, czyli to już mamy tutaj, przyłóż pisak. I tak naprawdę tutaj się pomyliłam, bo to miało być bloczku jeżeli. O, teraz mam poprawnie, tak ma wyglądać nasz pierwszy
Skrypt. Dobra, no to teraz robimy skrypt dla drugiej postaci naszej. I znowu sobie bierzemy, kiedy kliknięto zieloną flagę. Wyczyść. Czyli uwaga, wyczyść wszystko w naszym skreczu. Ustaw rozmiar na 40%. No to znowu mamy tutaj ustaw rozmiar na. Ustaw rozmiar na 40%. Ukryj. Czyli znowu w wyglądzie szukamy sobie ukryj. Dobra. Idź do losowe położenie. No to mamy w ruchu. U nas jest losowa pozycja. Zmień kostium na to w wyglądzie. Zmień kostium na. I teraz to będzie losuj od 1 do 4. I tu mamy oczywiście losuj liczbę od 1 do 4. 4. Zawsze, czyli mamy w kontroli. Zawsze. Jeżeli to wkładamy tutaj. I teraz musimy wziąć wyrażenie. Jeżeli odległość mniejsza od 4, no to będzie ten bloczek ten. Jeżeli odległość od tego bluszka jednego, od pierwszego, czyli będzie odległość od. U nas nie ma mazaka, tylko jest tuszek 1, mniejsze od 4, to pokaż. OK, sprawdzamy działanie naszego programu. Ukryły się oba duszki. No i teraz. Mamy szukać. Naszej mermaid. Na pewno nie będzie to łatwe, słuchajcie. Ponieważ ona ma bardzo mały rozmiar, więc tutaj ciężko będzie nam na pewno znaleźć. Gdybyśmy sobie zmienili rozmiar, to na pewno będzie wtedy nam łatwiej, prawda? Ale zobaczcie, no tutaj się ciepło, 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 coraz bardziej ciepło. No gdzieś w tej okolicy powinniśmy szukać, tak? Dobra, spróbujemy zrobić trochę inaczej, żeby było nam łatwiej. Łatwiej nam będzie, gdy nasza mermaid będzie miała większy rozmiar, słuchajcie. Dobra, czyli tak. Zrobimy sobie troszkę inaczej, przerobimy sobie to tutaj. Albo zrobimy tak, tutaj tam 4 damy 40. No i teraz, słuchajcie, będzie nam troszkę, myślę, łatwiej. Dobra, jak ona jest tutaj, no to tutaj się, popatrzcie, zaczynają czerwone kropeczki. Widać to? Dobra, to jeszcze raz spróbujemy. Mermaid jest tutaj, dobra. Zobaczmy. No, odpowiedziałam sobie, zobaczcie, i udało się mi trafić. Dobra, nieważne. Oczywiście, no, musimy szukać, tak? No, gdzie nie ma, gdzie są zielone kropki, no to wiadomo, że to nie jest położenie naszej mermaid. Musimy szukać tam, gdzie mamy na czerwono. O, i udało mi się trafić. No, na tym polega ta gra. Macie po prostu taką grę stworzyć. Teraz zapisujecie ją, czyli dajecie plik. Zapisz na swoim komputerze, zapisujecie jako, nie wiem, gra. Czyli piszemy sobie gra ciepło, zimno.
gdzieś ją sobie tam zapisujecie i potem przesyłacie przez Classroom do mnie po prostu tą grę. A w drugiej części naszej lekcji macie po prostu wejść na symulację, na symulator. Tutaj ja wam załączyłam załącznika linki do tego symulatora. Macie wejść na obojętnie które. Tutaj są dwa symulatory: Gra w życie i John Conway's Game of Life. Na którykolwiek z nich i macie po prostu zrobić zadanie, które polega na tym, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądała symulacja tych układów, które też dołączyłam wam do lekcji. Czyli tam macie po prostu dołączone jakieś układy. Tutaj sobie dajmy clear, tak? Czyli no tutaj akurat było kolejne kroki. I zobaczcie, że jest symulacja, że ona od razu się po prostu zmienia. Jak to będzie wyglądało w kolejnych etapach życia tych komórek? Jak one się będą zmieniać? Można to łatwo zobaczyć. No i oczywiście musimy sobie tu wyczyścić te nasze komórki. Możemy to zrobić tak naprawdę ręcznie. Klikając na nie mamy pusty ekran. Wyczyścimy sobie wszystkie. Tylko muszę dobrze to zrobić. OK. No i teraz macie zadania, gdzie są układy, które trzeba po prostu sobie wprowadzić i zobaczyć, jak będą wyglądały etapy. Zaczynamy od takiej deski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć i sześć. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie, nie, niekoniecznie w tym miejscu. No i pod spodem drugi wiersz. No i teraz w kolejnym kroku. Zobaczcie, jak wyglądają. Next, tak, czyli drugi krok, trzeci, czwarty i w piątym nie ma nic. Tak to wygląda, czyli komórki wymarły. Po pięciu pokoleniach po prostu komórek nie ma. No i jeszcze jest drugi układ do zobaczenia, jak wygląda, tak, czyli rysujecie sobie po prostu ten układ. No i oczywiście raz. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli sobie taki układ rysujecie. Nie tutaj, tylko było tu. Trzy, cztery, pięć i po prostu. Tak. I patrzycie, jak wyglądają komórki w następnych krokach. No te tutaj nie wymierają, jak widać, one się tutaj przesuwają. Tak, coraz bardziej. I możecie zobaczyć, jak to się zmieni. Jak sobie klikniecie start, no to macie po prostu życie w kolejnych pokoleniach komórki. I tyle, tak naprawdę tyle macie do wykonania, czyli bardzo niewiele. Mam nadzieję, że nie sprawi wam to większych problemów. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do widzenia.